Witam serdecznie osoby urodzone 25 dnia miesiąca. Posiadacie wpływy i siódemki, którą tworzy docelowo dwójka i piątka. To połączenie daje Wam umiejętność współpracy i tolerancji z energią do działania i niezależnością oraz potrzebą wolności. Dzięki wszystkim wibracjom mającym wpływ, osoby nią obdarzone charakteryzują się cierpliwością, rozwagą i analitycznością. Z podejmowaniem decyzji nie spieszą się, a nad ważnymi problemami czy rozważaniami potrafią zamyślić się na długi czas. Z kolei umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń pozwala osobom o tej wibracji sprawniej wychodzić z opresji i żyć stabilniej oraz spokojniej. Takie osoby posiadają bogate życie wewnętrzne i silne połączenie z intuicją, dzięki czemu są w stanie uniknąć wielu zagrożeń, które mogą te osoby doświadczać, szczególnie do około 40 roku życia. Natomiast czasami dwudziestki piątki mają trudności z relacjami przez zbytnie umiłowanie wolności. Wtedy niestety skazują się dość często na samotność, bowiem zbytnie folgowanie własnym zmysłom bez umiaru i poszanowania wolnej woli innych może stwarzać problemy na polu osobistym. Osobom o tych wibracjach wskazany jest kontakt z naturą, szczególnie z wodą. Pomoże im wyciszać siebie oraz koncentrować i relaksować, a także zrzucać niepotrzebne emocje. Zawody dla osób spod tej wibracji to wszystkie pasujące do siódemek. Zatem zapraszam Was do obejrzenia również filmu opisującego osoby spod wibracji 7. Macie tutaj za chwilę przekierowanie do tego materiału. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków.